ze względu na to, że jednak no jest to problem, tragedia dla tych rolników i rzeczywiście wzorem sąsiada, wójta gminy Potworów, który również podobną imprezę odwołał, te targi w tym roku się nie odbędą. Praktycznie na 100% wiemy, jakie zniszczenia ta nawałnica w naszej gminie wyrządziła. Są to zniszczenia dużo większe niż sądziliśmy. Jest to około, ucierpiało około 450 gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych 51, budynków gospodarczych 260 ucierpiało w mniejszym lub większym stopniu, wiadomo. I to, co dla nas najważniejsze i dla naszych mieszkańców, dla naszych rolników, 4351 tuneli zostało zniszczonych w mniejszym lub większym stopniu. Na chwilę obecną, jaka pomoc u nas jest realizowana? Nieodzowną pomocą i niedocenioną, że tak powiem, największą jest to pomoc zakładów karnych. Dwa autokary przez 2 tygodnie przyjeżdżają osadzonych i pomagają naszym gospodarzom, naszym mieszkańcom w odbudowaniu tychże tuneli i jest to, że tak powiem, tak naprawdę jedna z większych pomocy i ja serdecznie chciałem, skorzystając z okazji, podziękować dyrektorom zakładów karnych i w Pionkach, w Żytkowicach, w Radomiu za tą pomoc. Następną pomocą, tak jak Państwo doskonale wiecie, jest to pomoc ta do 6 tysięcy przekazana przez wojewodę. Tą pomoc możemy tylko i wyłącznie kierować do osób, dla osób. Tą pomocą kierują gminne ośrodki pomocy i warunkiem, aby ktoś mógł ubiegać się o tą pomoc, jest przede wszystkim trudna sytuacja materialna gospodarzy i druga sprawa to jest uszkodzony musi być budynek mieszkalny. Czyli jeśli budynek mieszkalny nie jest uszkodzony, a na przykład 100 tuneli jest, że tak powiem, przysłowiowo leży, tej pomocy nie możemy skierować dla tych osób. Około 25 rodzin do wczoraj dostała taką pomoc, że tak powiem, do 6 tysięcy, bo oprócz tego, że to jest przede wszystkim, wiadomo, budynek mieszkalny, musi być jeszcze to drugie kryterium, trudna sytuacja materialna, uszkodzenia domu są też brane pod uwagę, więc to jest 25 rodzin. Co więcej, drugą pomocą też jest, czy trzecią, to jest pomoc z Caritasu. Otrzymaliśmy 300 tuneli dla najbardziej poszkodowanych w tej nawałnicy i tą pomoc kierujemy dla tych osób. Następnie przeprowadzane są szkolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, edukowanie, że tak powiem, tutaj naszych rolników, aby mogli, żeby wiedzieli, o co mogą jeszcze się ubiegać, o co starać w późniejszym terminie. Komisje, tak jak już wspomniałem, praktycznie na 100% zakończyły pracę. Teraz są te wnioski, które rolnicy poskładali tutaj, wprowadzane w system komputerowy, drukowane protokoły. I czekamy na jakąś inną pomoc, bo słyszymy w mediach właśnie, że prawdopodobnie będzie, więc trudno mi coś powiedzieć na tą chwilę, co będzie w przyszłości. Pierwszą pomocą taką doraźną, która była uruchomiona zaraz po tej nawałnicy, to była ta pomoc społeczna w wysokości do 6 tysięcy złotych i z tej pomocy mogli uzyskać tylko mieszkańcy, którzy mieli uszkodzone budynki mieszkalne. Tu jest rzeczywiście to ograniczenie niezbyt to dobre, fortunne, ponieważ no rzeczywiście największe straty jednak były nie w budynkach mieszkalnych, tylko w produkcji rolnej, czyli to jest to, co dla tych rolników jest najbardziej istotne, bo to przynosi dochód, to jest podstawą utrzymania rodzin. Drugą tą formą pomocy możliwą to są następne pieniądze na ewentualne straty w mieszkaniach do 10 tysięcy złotych. To już ta pomoc społeczna jest bardziej taka rygorystyczna, podlegająca rozliczeniom na zasadzie faktur, rachunków i tak dalej. I tutaj też dotyczy to tylko tych mieszkańców, którzy przeznaczą te środki na odbudowę zniszczonych mieszkań. Jeśli w tych 10 tysięcy złotych by nie wystarczyło na naprawę tych uszkodzeń, jest możliwa dalsza pomoc aż do 100 tysięcy złotych, z tym, że trzeba po prostu te pierwsze transze rozliczać.
Następnie to, co najbardziej interesuje chyba mieszkańców, a mianowicie pomoc w odbudowie produkcji rolnej, bo to jest rzeczywiście tutaj po pierwsze największe straty i najbardziej interesująca pomoc. Stąd też praca tych komisji, którą powołuje wojewoda i to jest jak gdyby niezbędny element ubiegania się o tą pomoc, bo podstawą wniosku składanego do Agencji Restrukturyzacji o tą dużą pomoc jest właśnie protokół podpisany przez wojewodę mazowieckiego w tym przypadku. Stąd też praca tej komisji jest bardzo istotna. Ona zakończyła swoją pracę, więc te protokoły są. Teraz jak gdyby już chętni rolnicy mogą dokonywać składania wniosków o tą pomoc, która się nazywa jest to z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest to program unijny. Możliwe środki to do 300 tysięcy złotych maksymalnie. I to jest przeznaczone koniecznie na odbudowę potencjału produkcji. Można w tym przypadku odbudować to, co było podstawą dochodu danego rolnictwa, ale można również modyfikować dotychczasowy kierunek tego gospodarstwa, czyli zmienić troszeczkę profil. Warunkiem tutaj jest, żeby wykazać, i to robi komisja, że straty w tych uprawach tegorocznych muszą być niestety co najmniej 30% średniej produkcji rocznej i strata minimum 10 tysięcy w budynkach, budowlach, maszynach, które służyły do tej produkcji. Tutaj dużą pomocą jest pomoc fachowa pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dyrektor tej instytucji, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zadeklarował się, że pracownicy będą pomagać rolnikom w sporządzaniu tych wniosków, które są dosyć skomplikowane. Chcę powiedzieć, że to jest 16 stron i to trzeba po prostu umieć zrobić. Stąd też ta pomoc jest ważna. Jest możliwość zaliczkowania tutaj w tym przypadku do 20% w tym działaniu. Następną pomocą możliwą to jest uzyskanie preferencyjnego kredytu. Jest to kredyt albo inwestycyjny, albo na potrzeby bieżące. I on zależy od tego, czy rolnik ubezpieczy produkcję w wysokości co najmniej połowy swojej wielkości. W ten sposób mógłby liczyć na kredyt oprocentowany 0,1%, czyli bardzo taki atrakcyjny. W przypadku, jeśli nieubezpieczony będzie miał tą produkcję, wtedy kredyt jest oprocentowany na 3,85%. Jest tutaj możliwość również uzyskania karencji nawet do 4 lat w spłacie tego kredytu, stąd też jest to pewna forma, którą warto zainteresować rolników. Pan wojewoda podczas, jak Państwo wiecie, podczas tutaj wizyty w Radomiu oraz wojewoda Piątek w Przysusze mówił również o możliwości negocjowania z bankami warunków spłaty kredytów komercyjnych, które mieliby zaciągnięte przez rolników poszkodowanych. I tutaj również jest taka możliwość, że te kredyty można byłoby liczyć ewentualnie albo na odroczenie terminu spłacania tych kredytów, kolejnych rat, lub ewentualnie formy podobne. Jest możliwość również uzyskania z pomocy ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zbiórkę i utylizację eternitu, czyli dużo budynków gospodarczych. To jest fakt, to jest skala około bodajże 80 ton w samej gminie Przytyk eternitu, którym były pokryte zarówno budynki gospodarcze, jak również niektóre nawet mieszkalne. Tam, gdzie te budynki ucierpiały, można liczyć na to, że fundusz pokryje koszt zbiórki tego eternitu, czyli odbioru od rolników, jak również utylizacji, co również jest poważnym kosztem w tej chwili. Rolnicy szybko próbują własnymi siłami odbudowywać te tunele.
W wielu przypadkach te konstrukcje zostały zupełnie uszkodzone lub częściowo. Potrzebne jest drewno. I tutaj wojewoda zaproponował taką formę pomocy, że nadleśnictwa, które wypracowały zysk tego roku, mogą część tego zysku przeznaczyć na fundusz, który byłby skierowany na taką pomoc, czyli na pomoc w zakupie drewna na odbudowę tych tuneli. Staramy się tutaj z tej pomocy, to znaczy tą pomoc monitorować i przekazywać panu wójtowi wszystkie informacje, które tutaj pozyskujemy. I na dzień dzisiejszy musi powstać, znaczy trzeba wybrać stowarzyszenie, które by pośredniczyło w wydawaniu tych pieniędzy, które są skumulowane w tym funduszu. I to stowarzyszenie wówczas zakupiłoby odpowiednią ilość tego drewna, tych żerdzi na odbudowę tych tuneli. Natomiast w momencie, kiedy rolnik by wykazał się tym, że te straty ma, nastąpiłoby jak gdyby odbiór tego drewna z danego nadleśnictwa. Ta forma jest ciekawa, z tym, że nie mówię tutaj już o jakichś wielkich szczegółach, dlatego że to jest jak gdyby ciągle w sferze dogadywania i z wojewodą, i z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Wojewoda wynegocjował z jednym z producentów folii, tuneli foliowych, które jak gdyby są drugim elementem ważnym dla tych rolników, niższe ceny zakupu folii w momencie, gdyby takie zamówienie dotyczyło hurtowej ilości. I ta cena mogłaby nawet być o 30% niższa niż cena rynkowa. Taką informację przekazaliśmy panu wójtowi. Pan wójt przekazuje to rolnikom i w momencie, kiedy rolnicy będą tym zainteresowani, nastąpi takie hurtowe zamówienie i przywiezienie tych tuneli na miejsce, potem dystrybucja na terenie między rolników. Kuratorium również zaoferowało pomoc dzieciom rodzin poszkodowanych w tej nawałnicy poprzez finansowanie turnusów, dwutygodniowych turnusów kolonijnych dla tych dzieci. Wiem, że to cieszy się również sporym uznaniem i pierwsze chyba już kolonie zostały uruchomione, z tego co wiem. Można również liczyć na te wyprawki, a mianowicie 1000 zł na jedno dziecko, które będzie szło do szkoły 1 września i to również jest pilotowane przez kuratorium. Mamy możliwość również udzielenia pomocy psychologicznej osobom, które takiej pomocy potrzebują. Wiadomo było, że takie sytuacje stwarzają różnego rodzaju problemy i wiem, że taka pomoc była udzielana na terenie gminy Przytyk nawet starszym osobom. Stąd też jak gdyby to jest dowód na to, że tą tragedią żyją nawet starsze osoby. Dużą pomoc w tej akcji zaraz następnego dnia i w samym dniu tej nawałnicy udzielali strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Łącznie z ochotnikami i oni byli jak gdyby tą pierwszą fachową, doraźną, poważną pomocą, bo przede wszystkim trzeba było udrożnić drogi, przejazdy poprzez te wyłomy, których było mnóstwo. Ja byłem następnego dnia i wierzcie mi Państwo, że to było coś niesamowitego, jak wyglądał teren po tych zniszczeniach. Stąd też ta pomoc fachowa, ten sprzęt, który strażacy posiadają, był tam nieodzowny. Stąd też my tutaj podjęliśmy decyzję na zarządzie, że to co możemy, bo jak Państwo wiecie, no nie każdą pomoc powiat może zastosować i w tym przypadku możemy pomagać Państwowej Straży Pożarnej, zakupimy sprzęt, który uległ zniszczeniu czy zużył się w trakcie tych akcji. I na najbliższej sesji Rady Powiatu taka pomoc będzie skierowana.
Na tej sesji również złożymy pewną relację z całego przebiegu tej akcji. Jeśli będzie taka potrzeba, również zastosujemy odpowiednie formy pomocy. Jaką? To jest kwestia już jak gdyby debaty zarówno na posiedzeniu zarządu, jak i odpowiednich komisjach i później na sesji Rady Powiatu.